Hej, z tej strony Vlodge, witam w kolejnym odcinku i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo dosłownie jak powiedziałem tamte słowa na zakończenie poprzedniego odcinka, że chyba się nie odwiesi już to, czy jakoś tak powiedziałem, nie pamiętam dokładnie, to się odwiesiło. Niby chwilę temu człowiek mówił, ale ja już po prostu nie pamiętam, już tyle tego się dzieje tutaj naprawdę. Jeszcze trochę i Albania kaput, mam nadzieję. Dobra. Wy tutaj. Jeden i drugi tutaj. Saloniki ewakuujemy niestety. Niestety to boli bardzo, ale musimy. Wolałbym jeszcze ich podtrzymać, nawet szczerze powiem, parę dni, ale nie ma sensu moim zdaniem ich trzymać na siłę w momencie, kiedy ja wiem, że oni zaraz będą mieli przewalone. Dobra, właśnie, bo zapomniałem zupełnie o tym, flota. Lotnictwo, zapomniałem zupełnie o lotnictwie, już wiem, czemu, kurde, możemy mieć problemy takie. A nie, pamiętałem o lotnictwie. Dobra. Stawił człowiek jednak, póki pamiętał. Ale i tak mając dominację w powietrzu, widzę, że dużo nie zdziałaliśmy. O, Ameryka się rozpada, to osobny rozdział. Clinton się... Nie, przypomniało mi się. Przewalone, naprawdę. Idziesz tutaj. Dobra, idziemy odbijać tam okolice. Co tu się stało? Halo. Najgorzej. Tak, kociołek się udał. Nawet ruska dywizja przybyła w końcu. Jak raz w życiu. A dobra, chodź tędy, może się wam uda odbić to chociaż. Zamiast wyeliminować szybko Albanię, to prawie upadliśmy teraz tak naprawdę. Odbij mi tą prowincję. Ten złapał trochę organizacji super. To tu idziesz. My mamy wciąż przewagę w powietrzu? Mamy. A czy my mamy? Nie mamy. O to mi chodziło, ale staniesz tu, kolego, po prostu. Będziesz stać i wspierać naszych, bo zapomniałem o short bombardmencie tym. Przecież to tak daje pomoc. Dobra, wy jeszcze chwila. Korce straciłem, serio? Pomóż temu. Wy wszyscy tam. Dobra, i teraz wybrzeże ma szansę. Może byśmy nawet saloników nie tracili wtedy, ale... Ja to ja. Radio robimy. I staramy się przetrwać jako taką. Gdzie ty uciekasz? Stój, gdzie stoisz? Przepraszam, co tu się stało z tym? No to jest jedna jakaś dywizja randomowa. Ta, ale no... Nie wiem, czemu się zrobiła taka dziwna warstwa. Zajęliśmy kawałek ich ziemi. Zmienia to całe nic. Ale jest. Jak bardzo brakuje nam karabinów.
Ja muszę to zdobyć! Oh shit. Ja nawet tego nie zauważyłem, to jest przewalone. Minus 28 stabilności, wojna. Nie, to jest po prostu parodia jakaś. Aha, nie... Serio, nie wybrałem? Okej. Okay. Serio? To jest tak głupie w tym momencie, co tu jest zrobione, ale dobra, już niech... niech będzie, bo już po prostu... Zróbmy to jak najszybciej. Ekonomia nas uratuje może. Legenda głosi, że nie, ta dywizja to jest coś, co mnie śmieszy strasznie. A właśnie, bo teraz przecież dzielnie to działa. Właśnie, mogę źdźbko przebudować w bardzo prosty sposób to chyba. I tak, tak. A tutaj robimy tak wtedy. Ile brakuje? Bardzo brakuje. Chociaż nie, 150 przecież. 50. Ej, nie jest źle. A tym może dodajmy tych. Niby i tak nie mamy tego support equipmentu, ale co szkodzi. Udało się! Tak! Help me, please. Dobra, nie. Stój, 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 stój. Ty nie atakujesz tam. Jedziesz jak najszybciej. Dobra, tędy. A, Meksyk do trzeciej międzynarodówki dołączył. Okej. Okay. Cóż to wolę? To... Nie, serio. Nie możemy na to sterze siedzieć tak cały czas. Okej. Okay. I tutaj idziesz, kolego? Jakoś tak? Dobra, ty atakuj tego. I teraz cała trójka niech... Nie, niech złapią chłopaki o chwilę odpoczynku. Dokładnie. Dobra, trudno, najwyżej mi tu znowu wbiją, zajmą te Saloniki czy coś. Kurde, jest naprawdę powalona akcja z tym wszystkim teraz. Ale jak to zajmiemy, to nawet jak się to stracimy, to będzie trochę lepiej. Przynajmniej tak, no bo tu będzie... Nie będzie to wszystko na jednej kratce, w sensie jednym tym polu wisieć. To jest okropne w tym momencie, że to tak wisi. Ja nie mam z tym co zrobić. Okej, okay. Ty kolego tutaj. O, tu mają połączenie i razem działają, zarąbiście. Jeszcze naprawdę tu by się przydało połączenie i byłoby spoko. Dobra. Czy teraz te chłopaki dadzą radę tutaj? Nie dadzą, ale mogą... Nie, 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 niech się okopią. Co tam szkodzi nam? XD. Dobra, 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 kolego, ty tu nie szarżuj tak. Ten pójdzie tutaj, a ty pójdziesz tutaj. Szkoda, że Ruscy nie... A może da się im powiedzieć, żeby... Rusek atakować tu. Ty to zasuwaj tam jak najszybciej. Dobra. Kurde, ta Albania jeszcze żyje w ogóle. Bo ma Kosowo. Gdzie ty uciekasz, kolego?
To jest jedna linia. Tak, na wszelki wielki może tutaj zbuduję. Czy więcej fabryk klepie? Więcej fabryk klepie, super. Samoloty też trzeba przestać klepać na razie. Bo samoloty to jest luksus, na który nas nie stać niestety. Rusek, kurde, rusz się. Jak, kurde, trzeba, to oni nigdy nic nie robią. Typowe ruskie. Chłopaki z drugiej strony, kurde, ruszcie cztery litery i mi pomóżcie. Właśnie, mamy political powera, to można trochę im tam dać. Recovery rate, oj tak. A tutaj? Też recovery rate, no. Oni szybko muszą stawiać na nogi. Ja dwie dywizje w ogóle odznaczyłem, tą i... A, nie wiem. Hawaje, na bogato. Dobra, i żela niech mi nie myśli nad tam iść. Teraz! Teraz! A teraz to mnie Rusek cmoknij w dupę. O, przynajmniej tam Serbowie się ruszyli. Kurde, nie mam jednej dywizji. Niech ktoś ich zatrzyma! Albo ci niech się... O, czołg rzucili nawet. Super. Właśnie, licencje. Market. Jak kupować broń chcieć. 5 maksymalnie, tak? 5, dobra. Jakbym... Wiecie, bo jakbym wziął, kupił to... Okej, okay, a jak kupię to? Wolę w jednej dostawię szczerze wszystko. A nawet jeśli to trochę mniej będzie. Dobra, posprzedawajmy szpej, który nie potrzebujemy. A daj nawet po niższej cenie. Dobra. Ty tutaj. Ty tutaj. Ty tutaj. Ty tu. I teraz wszyscy jednocześnie. Tak! Wait, Serbia, możesz to skorować? Serio się pytam, bo nie wiem. Biorę to, bo potrzebuję większej Grecji. Ktoś jeszcze nie. Kurde, jak tu fajnie idzie im to. I love it, I like it. Jeszcze tego tu zniszczymy w okrążeniu. Jaha, chłopie, upuj od nas. No i udało się wybronić nawet. Serio. Już widzę, że powariowało to wszystko. Czy jest szansa wystawić tą dywizję? Nie. Musiała mieć przynajmniej 20% tego wszystkiego.
Okej. Okay. A, wyparowaliśmy im dywizję, jak miło. Okej. Okay. Ty pomóż tak. Imperium raz... Imperium greckie raz zaatakowane, kontratakuje. Dokładnie. Ekonomia nas uratuje. O! Jasne, to też rób. A zaraz, ile to się robi? 56 dni, to nie zdąży. Nie rób tego, bo to nie ma sensu. Rób bardziej już to. Serio się zbudowałem. Dobra, bo tak przez chwilę kminiłem, czy ja tam serio zrobiłem to, czy nie zamieniłem kolejności, ale serio to zrobiłem. Uwielbiam to. Tak szczerze, mam wywalone tą jedną prowincję. Zamiast tego, ty sobie staniesz tutaj. A ty suwasz tutaj, bo zrobimy... No kurde, chodź mi tu. Tak zrobimy. O tak, tu stoi Rusek. Tutaj nic nie potrzebujemy, szczególnie jeśli to zajmiemy. Nie. Kolego, lecisz tu jednak, sorry. Mój błąd. Dobra. Damy radę? Musimy. Dobra, ty lecisz. A wasza dwójka zaraz będzie zdecydować na front wschodni. Najlepszy front. O, można przerzucić w sumie tutaj na lotnisko ziomków, tylko zaraz, co tutaj jest? Defense, breakthrough, a zaraz, tu jest podpucha zdziepko, bo gdzieś była artyleria zwykła, jak pamiętam. No właśnie, produkcja. Więcej artylerii to lepiej, mówi stare powiedzenie. Ojojojojo, komuś się zaczęła linie zaopatrzenia wysypać. Pokażcie, no! Ja się nie dziwię. Gdzie mi tu uciekacie? Kto zezwolił? Dobra, ten niech ucieka jeden z drugim. Bo ja chcę po prostu to zająć. Sofię to oni przy okazji może zajmą. Nie. Nie no, dobra. Jednak nie róbcie tak. Rumuni przyszli. Dobra, chwilę niech postoją nasi. I zaraz się zbierzemy do dużego ataku. Jeszcze niż niech do końca czoł, to naprawdę będzie dobre. Tu skończyli kociak, super. Jeszcze ten przy niszu bym chciał, żeby skończyli.
Kurde, ja mogę okupować nawet tą Bułgarię, naprawdę. Ale ja po prostu chcę kurde, wygrać to wszystko. Szybko, krótko, teraz i na temat. Jedziesz, 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 trzeba ich odciąć tutaj. Serio? Nie do końca lubię ten... O, podzielili się. Nie do końca lubię ten scenariusz, bo tutaj się w tym scenariuszu szybko mogą zjednoczyć. I zrobić dość silne Austro-Węgry, co mnie niepokoi. I zgaduję, że moje obawy są niestety słuszne. Jak ci Bułgarzy? Powoli w dół. Lecimy tutaj jeszcze im zająć miejsce. A wy tutaj. Ty tutaj dla pewności. Doskonale. Nie mamy kociołki. Stolica się tam im jeszcze jako taka broni, bo widzę, że jełopy nie bronią jej w ogóle chyba. Teraz zauważyłem, co nie? To znaczy, że można tam wejść teoretycznie. A! Weszli po prostu, koniec wojny. No, zaraz koniec wojny. Greckie kociołki. I mamy Albanię. Gratis. A to sobie zachowaliśmy? Super. Czyli możemy to skorować widocznie. Zarąbiście. Naprawdę. Ekstra. Możecie dać nam chwilę jeszcze, chłopaki? Ja chcę po prostu ten kociołek dokończyć, tylko i aż. Ile ja tych konwojów jeszcze mam do sprzedania? Nie żebym narzekał. 15, dobra. Bo się cieszę, że właśnie kupują masowo. Jak wygląda teraz sytuacja ekonomiczna nasza tutaj? Dobrze nawet. Skakująco dobrze. dni, dobra, to jeszcze zdążę. Nie, bo ja, wiecie, chcę po prostu zlikwidować tyle ich wojsk, ile się da. I teraz tak. Okej. A może ja nie chcę pokoju? Dobra. Plovdiv, szczerze bym tutaj... To, że te okolice pod Plovdiv zajął sobie, ale... Ale zyskaliśmy spoko na tereny. Dobra, przegrupowanie armii. Niech chłopaki odpoczną. Serio? Dobra, ekonomię kończymy. I tyle. Tyle w temacie. Dobra, niech się zbiorą. Jeśli chodzi o kupowanko, to ja bym dokupił karabinków i innych rzeczy, ale to ja... Właśnie, jak wygląda sytuacja nasza? No, przyda się. Nawet bardzo się przyda. Ej, widziałem, że embargo na broń zostało zniesione, ta.
No, na pozostałe embarga wywalone. Ogarniemy je w swoim czasie. Dobra, i wy też odpoczynek. Wy możecie rzeczywiście do salników. Doskonale. I teraz tak. Z was zrobimy czujkę. No bo górale to najlepsi do tego będą. A wy obstawcie porty. Nie, żebym twierdził, że ktoś ma nam się desantować, ale wiecie, lepiej. Lepiej być przygotowanym. Okej. Okay. Wasza dwójka trochę inaczej. Tutaj. Ich poślemy zaraz. Puerto Rico, no proszę. Nicaragua walczy z tym. A ja mam trochę wywalone na to wszystko. Z prostej przyczyny. Więcej znaczy lepiej, czyli robimy to. Chociaż... A nie, bo to zmechanizowane, to nie. A motoryzacja armii ważna. No. Coś mówiłem, ale jak to ja zapomniałem. Ważne, że tutaj możemy zabezpieczyć. Właśnie się zdziwiłem, że to zniknęło, dobra. Ty tutaj zasuwasz. Cały świat płonie. Nie no, karliści ładnie wygrywają. Naprawdę do karlistów będę chciał. Jeszcze powiedz, że nie będą mogli wygrać tego. To będzie bekowe, jak nie będą mogli tego wygrać, naprawdę. Ty na odwrót, tutaj idziesz. Nie wiem, czemu oni tak zrobili. Islandia niepodległa, no proszę. Niech dołączył do Ententy, to będzie spoko. Bo to wtedy jest taki niezatopialny lotniskowiec. I zarazem dobra baza wypadowa morska. No, ale widzę, że trochę już nagrywamy, więc... myślę, że będzie to wszystko. W tym odcinku widzimy się w kolejnym. Przypomnijmy o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. I zobaczymy, co i jak zrobimy. Może jeszcze... Tutaj w sumie bym dodał coś. Coś dawało, pamiętam, że... dość ważną rzecz, czyli... O, właśnie to. Daily Command. O, tak, to jest to. No... Na zakończenie damy jeszcze profesjonalny korpus oficerski. Moim zdaniem jedna z lepszych rzeczy. O, mógłbym jeszcze coś dać. Ale to już zostawimy, bo trzeba też dywizję poprawić. Ejo!